Szukam ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych pragną. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Na Jasnej Górze, dzisiaj w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Ale gdy tak podchodziłem teraz i widzimy ten napis, tu zawsze byliśmy wolni. Jan Paweł II, święty. Chcemy być wolni. Chcemy być wolni przede wszystkim od różnych zniewoleń. Wolni od tego, co prowadzi nas ku złu, wolni od tego działania, które przynosi wielkie nieraz tragedie. W szczególny sposób dzisiaj. Z tego miejsca łączymy się również z wszystkimi, którzy uczestniczą w Eucharystii w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, biskupi, przewodniczący episkopatów z całego świata, z Ojcem Świętym. Przepraszając Pana Boga za wszelkie niegodziwości, zło, ale też pamiętajmy, że Jezus jest miłosierny. Miłosierny, że człowiek nie może skazać nikogo i nie powinien. Przede wszystkim Matka Boża nas uczy tej miłości. Tę mszę świętą sprawuje w intencji Was, którzyście tutaj przyszli, którzy chcecie być, niech teraz każdy z Was poprosi Jezusa Chrystusa przez Matkę Najświętszą. Ona tu jest. Poproście w Waszych intencjach. Najpierw jednak przeprośmy Boga za wszystkie grzechy i przewinienia. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Alleluja, 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 alleluja. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z nami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Naszej ukochanej Matki Królowej. Chcielibyśmy prosić dzisiaj w intencji Ojca Świętego, Franciszka, Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, w intencji arcybiskupa metropolity, Wacława, w
Wczoraj, kiedy jeszcze wieczorem, późno razem, żeśmy rozmawiali, mówiłem, modlimy się za Ciebie, wspieramy Cię, Ojcze, w Twojej posłudze, tu, w tym szczególnym miejscu, u tronu Pani Królowej naszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówmy się w intencji wszystkich z naszych zmarłych, bliskich naszych, tych, których mamy w sercu, tych, których kochaliśmy, nie ma ich już z nami. I tych, którzy może w tej chwili odchodzą z tego świata, nagle w wypadku. Ale i tych może, którzy odchodzą z własnej winy, bo nie szanowali życia. Maryjo, zaprowadź ci wszystkich przed obliczu Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji całej rodziny, domów modlitwy świętego Szarpera. Tej rodziny, która zawsze tu u stóp Matki Bożej jest. Tych wszystkich domów modlitwy, 372. Kolejny raz, już 17 maja, staniemy znowu tu u jej tronu, by błagać, by przepraszać, aby każda rodzina stawała się właśnie takim miejscem miłości i przebaczenia w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Modlmy się w intencjach tych, którzy nam źle życzą, naszych nieprzyjaciół, wrogów, tych, którzy cierpią, bo w ich sercu może nieraz jest ludzka jakaś zazdrość, zamiść. Jezu, dotknij ich serc, aby tam nastał pokój, miłość, radość i przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach wszystkich tych, które przynieśliście w sercach naszych. Każdy z nas ma prośbę do Matki Bożej. Mario, usłysz tę prośbę i przyjdź z pomocą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy nieustannie stawali się dla świata, dla innych światłem. Światłem, które prowadzi do Chrystusa. Aby każdy, kto przebywa z nami, doświadczał Bożej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiel, tak nas pryska w swoim złącz Kościele. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak jemu chwała i cześć. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, którego zadatek otrzymaliśmy w tym sakramencie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźcie jeszcze na chwilę. Chciałbym bardzo podziękować za to, że tu jesteście, za to, że przyszliście. Jeszcze chciałbym Wam tak powiedzieć na koniec, abyśmy w tym czasie już takiego bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Postu 6 marca rozpoczniemy Wielki Post, Środa Popielcowa. W Środę Popielcową będę sprawował mszę świętą w Pietrucinie, tam, gdzie urodził się święty ojciec Pio. I pragnę wziąć tam, odprawię drogę krzyżową, tam, gdzie on się urodził, idąc, będzie kilka osób z Polski, idąc właśnie tą drogą krzyżową, bo przecież on stał się też takim znakiem święty ojciec Pio, tego cierpienia, kapłan, którego wybiera Jezus Chrystus, a wybrał go w cierpieniu. Właśnie wczorajszą katechezę poświęciłem, możecie na internecie, na portalu naszym zobaczyć, sens cierpienia. Cierpienie dane, które, na którego my nie mamy wpływu, a teraz zależy od tego, jak my go przyjmujemy, a możemy odrzucić i zbuntować się przeciwko Bogu. Są tacy. Cierpienie dane, które człowiek przyjmie, powie: Panie Boże, ja chcę ten krzyż dźwigać. Skoro mi go dałeś, to ja mogę to tylko unieść. Tak to jest. Ale potem jest cierpienie, no takie cierpienie, które no, człowiek czasami z nierozsądności, bo jeśli ktoś nie szanuje życia, zdrowia i używa alkohol, narkotyki, różne używki inne, niszczy swe zdrowie. Nie dba o to zdrowie. Konsekwencją tego będą choroby i będzie cierpienie. Ale to nie jest od Boga. Bo ludzie tak mówią, no zrobię. Czyli musi cały czas wiedzieć, w jakiej mierze. Tam, gdzie niezasłużone, nie? Gdzie nie, ale jest drugie cierpienie wyproszone. Czyli takie cierpienie, że ktoś mówi, ja chcę nieść ten ciężar, daj mi cierpienie. I takim przykładem właśnie jest wielu świętych, wśród nich i ojciec Pio, święty, święta Rafka, młoda zakonnica, która, jak mówiłem, przyjmuje to cierpienie na siebie i ona otrzymuje, jak już cierpiała, to ona mówiła, jeszcze chcę, bo tak się chce zjednoczyć z Tobą, Panie Jezu. No i właśnie ta święta, ojciec Pio, przypominamy, on cierpi szczególnie za kapłanów, zwłaszcza w tym czasie. Każdy ksiądz jest człowiekiem, każdy człowiek jest z ziemi, z tego człowieka jestem człowiekiem ziemi, ulepionym i tym duchowym. I my musimy wszystko czynić, aby stać się tym człowiekiem duchowym, tym, który jest wszczepiony w Chrystusa. On ci tylko może pomóc przemienić to życie. I dlatego w całym tym cierpieniu, no oczywiście jest to cierpienie duchowe, które jest bardzo też silne, kiedy rodzice widzą chore swoje dziecko. Kiedy zobaczcie, dziecko cierpi i rodzic nie ma na to już wpływu.
Ile razy idę do dzieci chorych, przypuśćmy małych, na chorobę nowotworową i widzę, jak cierpią i widzę tych rodziców wokół. Wszystko by dali, żeby to ich małe dziecko na nowo powróciło do zdrowia. Nigdy nie zapomnę tego małżeństwa muzułmańskiego, muzułmanie. A ja mam w rękach relikwie świętego ojca Szarpela, świętego Jana Pawła. Było to w Turynie, właśnie w tym Turynie, w szpitalu na onkologii. I ci, te rodzice, ta rodzina muzułmańska, pytali mnie, co ja mam w rękach. Ja mówię, że świętych. A oni zaczęli całować Jana Pawła, ojca Szarpela, ci muzułmanie, rodzice, żebyście pomogli, żeby nasze dziecko wróciło do zdrowia. I klękali. Klęczeli, całując te relikwie. Miłość ponad religią, nie? Miłość ponad wszystkim. Rodziców błagają Boga. Tyczy to cierpienie rodziców, kiedy widzą, że dzieci oddaliły się od Boga. Więc mamy zadanie na ten czas rekolekcji. Ja zabiorę te wasze wszystkie intencje do Pietrociny też. Każdy widzicie dzisiaj wszystkich, zwykle z ojcem Szampelem, ale dzisiaj, ale przypomnijcie sobie, że przecież do Polski to nie jest taki sobie przypadek. Ja do Polski przybywałem, trzykrotnie przywiozłem habit ojca Szampela, świętego ojca Pio. Jego habit w gablocie. Trzy razy, około 50 parafii w Polsce. W zasadzie nigdzie o tym nie pisano. Nikt tego nie zauważył, ale mniejsza o tym. Przejechałem Polskę i pamiętam, jak w tym aucie wiozłem ten habit świętego ojca Pio i on wciąż powraca, nie? I ten święty ojciec Pio, który dla mnie też jest takim też patronem wielkim, no przecież no on ukazuje nam drogę taką tego zjednoczenia przez cierpienie z Chrystusem. I dlatego tak bardzo ważne. No, tyle znaków naszych. Ja wam mogę powiedzieć dzisiaj tu na Jasnej Górze z tych dni znak dla mnie. Kiedy przyjechałem do Polski, niektórzy z was mogli zobaczyć, celebrowałem przeświętą Maszewo koło niedaleko Świebodzina, gdzie jest figura ojca Jezusa Chrystusa, ciało Jezusa, tu u matki dzisiaj. I przez Zielonej Góry tutaj prosto na Jasną Górę. I kiedy jechałem, proboszcz zaprosił do Maszewa ksiądz właśnie Andrzej. I ja myślę sobie, na 17 mam do niego pojechać. To mówię, a pojadę sobie po tej parafii. Tak przejadę, zobaczę, co to za parafia. I tak do jednej wioski mówię, może muszę zarejestrować katechezę na internet, nie? Żeby nagrać. Może sobie nagram w którejś tej wiosce i dam ze sobą relikwię Jana Pawła, ojca Szarpela. I dojechałem do wioski w tej tamtejszej parafii Rybaki. O, mówię, o, dobra, nazwa, to tu się zatrzymam, a tam łódź na środku wioski, więc usiadłem przy tej łodzi i tam nagrałem katechezę. Pojechałem do proboszcza i mówię, że ja już tu trochę wcześniej przyjechałem, ale tak mi serce coś mówiło, że mam nagrać pierw katechezę o cierpieniu, bo taki był temat. I mówi, przejechałem przez te różne wioski, ale w jednym miejscu jakoś tak to przeczytam. Tu muszę mówić. A on patrzy i mówi, powiem ci coś. Niech to będzie znakiem dla ciebie. Kilka tygodni temu do naszej parafii przywieźliśmy figurę z Fatimy. Ta figura, która nawiedza kraje. Przyszła tu do Maszewa, do parafii. No i ksiądz biskup miał przyjechać na powitanie. Ale nie wiem, co się stało. Ludzie wymyślili, że w tych Rybakach.
Ja mówię, w Rybarkach, w tej wiosce, witaliście tam, przyszła Matka Boża jako pierwsza. Tak, tam jest taka łódź, przy tej łodzi było powitanie Matki Najświętszej. A mnie do tego miejsca, słuchajcie, tak mi mówiło, tu się zaczęło. Zwykle święty. Jan Paweł, ojciec Szapę, może to nie jest nic nieznaczące dla kogoś, ale dla mnie tak. Właśnie ona nas zaprasza, Matka Najświętsza, i dlatego módlmy się w tym czasie Wielkiego Postu za rodzinę, za bliskich, no ale też i przepraszajmy Boga za wszelkie zło, no i za te profanacje Najświętszego Sakramentu. Jak mówił i wciąż powtarzał mi kardynał Sarach, który jest odpowiedzialny za kult Boży w całym Kościele, w zeszłym tygodniu w Bazylice Świętego Piotra, mówił do mnie, żeby się modlić, bo tych profanacji jest coraz więcej. Pana Jezusa we Francji w ostatnim czasie 9 profanacji. Rozrzucono Najświętszy Sakrament, wyrzucono i dlatego módlmy się o przebłaganie w tym czasie Wielkiego Postu. Jutro, jakby ktoś chciał kogoś powiadomić, będę sprawował mszę świętą i będzie nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie w Wieliczce. Wieliczka, solo jesteście ziemi. W Wieliczce u ojców Franciszkanów o godzinie 18. Tam będzie duże spotkanie. Wielu ludzi się wybiera. Zapraszam do tej Wieliczki. No, bo już na następny dzień u mojego księdza biskupa i obejmijmy, powstańmy teraz, obejmijmy go modlitwą mojego biskupa, bo we wtorek mam rodzinę, więc obejmijmy go tu na Jasnej Górze modlitwą i wandę, wandę z naszego, jednego z domów modlitwy, która będzie mieć we wtorek operację. Pod Twoim obronem uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami nie racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale odszywajcie sobie przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaraj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.